Czwarta planowana edycja koncertu Kolęd Pełni otrzymała pod tytuł Wielkie Kolędowanie. W pierwszej części koncertu wystąpią dzieci, ponieważ zaplanowany jest konkurs w szkołach podstawowych i w przedszkolach. I najlepsze kolędy, najlepsze zespoły dziecięce wystąpią w tak zwanym suporcie do właściwego koncertu. Druga część to właściwy koncert kolęd, wielkie kolędowanie z udziałem gwiazd i zaproszonych gości. A artystami tegorocznej edycji koncert kolęd pełni będą pani Laura Łącz, którą teraz możemy zobaczyć na ekranie. Tutaj pani Laura Łącz nie będzie śpiewać, ale połączy ten spektakl słowem, recytacją. Pani Olga Borys, znana aktorka, pani Małgorzata Kosik, znana z programów telewizyjnych, dziennikarka, aktorka. Pani Marta Mowczan, która już śpiewa w kolędach od samego początku, jest również tutaj w Scholi przy Ojcach Franciszkanach. Jolanta Mrotek, aktorka, też znana Państwu. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Małgorzata Pruszyńska, pamiętają Państwo zespół The Su i słynną, do dziś graną w mediach piosenkę A kto wie, czy za rogiem jest taj anioł z Bogiem, to właśnie autorstwa tutaj tej pani Małgorzaty, ona przyjedzie do Kalisza po dłuższym okresie niebytności estradowej, zaśpiewa tę piosenkę tutaj. Znana już i pojawiła się dzisiaj na ekranie Marzena Ugorna, ale także Klaudia Korzeniewska z Królewskiej Szkoły Opery. W Londynie będzie na naszej scenie śpiewać kolędy solo, ale także w duecie. Milena Trzcińska, znana też Państwu z poprzedniej edycji. Gabrysia Nowicka, też uczestniczka tutejszej Scholi. Nikola Kolinka, też ze Scholi tutaj od Ojców Franciszkanów. Oraz najmłodsza Blanka Janiak, ona zaśpiewa z takim małym chłopcem, którego też za chwileczkę pokażemy na ekranie. Znany aktor Marcin Kwaśny, także kaliszanin, oczywiście w zeszłym roku zadebiutował, Michał Szyc. Oj, przepraszam, tutaj nam się coś przestawiło. Jest Michał Szyc. Mamy Michała Szyca. Michał Szyc. Wszyscy znamy. Oraz Jarek Doktor Janiszewski, znany z zespołu Czarno-Czarni lub też z takiego projektu kiedyś dawniej Bielizna. Znany Państwu, bardzo pozytywna postać. Jeden też z najmłodszych uczestników, Wiktor Mowczan, on będzie śpiewał w duecie z tą dziewczynką malutką, którą przed chwilą też Państwo widzieli. Marcin Zieliński, który jest tutaj też, Piotr Lato. Marcin Zieliński, widzą go Państwo teraz, jest to jeden z inicjatorów powstania tego koncertu, jest też z nami dzisiaj tutaj jako zaproszony gość. Oraz Kacper Urbaniak, akompaniował będzie mu Krzysztof Herian. Znają Państwo ten projekt, który prowadzi pani Anna Dymna. Ten chłopiec też jest tam laureatem, będzie też tutaj występował na naszej scenie. Oraz po raz pierwszy chór diecezjalny Studium Organistowskiego pod dyrekcją Krzysztofa Niegowskiego. Szanowni Państwo, właściwie każde kolędowanie, przeżywanie świąt i okresu przedświątecznego to wielka uczta duchowa i to są święta rodzinne, gdzie w wielu domach śpiewa się kolędy przy stole. Są to wyjątkowe święta. Ja bym życzył wszystkim i sobie również, żebyśmy ten okres przeżyli jak najlepiej w otwartości na drugiego człowieka, na tą wrażliwość taką, którą niesie Boże Narodzenie, że Bóg staje się człowiekiem w tej ogromnej tajemnicy po to, żeby nas jakby przebóstwić, żebyśmy
szli szlakiem, który Pan Bóg nam wyznaczył w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Bardzo dziękuję organizatorom. Zobaczymy w tym roku po raz pierwszy na zewnątrz, ma się odbyć to kolędowanie. Nie powiem, że nie jest to ryzyko, ale pewnie organizatorzy przewidują wszystkie możliwości, ewentualnie też zmiany miejsca. I tak po prostu, chociaż to jeszcze wcześnie bardzo, zawsze się dziwiłem, że w sklepach tak szybko Boże Narodzenie się zaczynamy już przed wszystkimi świętymi, dzisiaj się spotykamy. Proszę Państwa, dobrego przygotowania, dużo radości przy tym i wielkiego przeżycia z tutaj zapowiadanymi gośćmi w naszym kochanym Kaliszu. Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie księdzu biskupowi. Jest z nami też od samego początku i wspiera miasto Kalisz. Dzisiaj reprezentuje miasto Kalisz pani naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, pani Grażyna Dziedziak. Cieszymy się, że w kalendarzu imprez kulturalnych znalazły się tak wyjątkowe wydarzenie, jakim jest właśnie koncert kolęd pełni. Jak widać, zapotrzebowanie na tego typu koncerty wśród mieszkańców Kalisza jest bardzo duże. Bardzo dziękuję organizatorom, że wyczuli, że tak powiem, zapotrzebowanie to ze strony mieszkańców i fantastycznie potrafili zorganizować przy współpracy ojców franciszkanów na czele z ojcem Gwardianem tak piękne wydarzenie, bo nie tylko tutaj chodzi o wspaniałe wprowadzenie w nastrój świąteczny poprzez pięknie, naprawdę coraz, tak jak tutaj było powiedziane, na najwyższym poziomie wykonane kolędy, ale również otoczenie, wnętrza wspaniałego, zabytkowego kościoła ojców franciszkanów. Tak jak ksiądz biskup powiedział, będzie w tym roku na zewnątrz koncert, ale to też jak gdyby odpowiedź na zapotrzebowanie Kaliszan, ponieważ słuchaczy, odbiorców tego wydarzenia jest coraz więcej. I również bardzo cieszę się, że wśród wykonawców organizatorzy nie zapomnieli przede wszystkim o Kaliszanach. A mamy się kim chwalić, wspaniali wykonawcy, którzy mają już osiągnięcia nie tylko na estradach polskich, ale również za granicą. Także bardzo dziękuję organizatorom, dziękuję księdzu biskupowi, dziękuję księdzu Gwardianowi. Natomiast również chcę powiedzieć, że pan prezydent również obejmuje swoim patronatem koncert, a także wspiera organizatorów i życzę wszystkiego najlepszego w dalszych edycjach. Pięknie dziękujemy organizatorom, że po raz kolejny możemy stać się współtwórcami tego dzieła. Koncert na zewnątrz to dla telewizji duże wyzwanie, dla artystów także i dla organizatorów, dla nas, ponieważ nie wiemy, jakie będą warunki atmosferyczne, ale zaklinamy tu już wszystko dookoła i liczymy o wsparcie tutaj księdza biskupa, modlitwę za nas, żeby pogoda dopisała. Na pewno, jeśli pogodowo nic nas nie zaskoczy, typu jakiś orkan, huragan albo nagła śnieżyca, to będzie to piękne widowisko i możliwość dotarcia do jeszcze większej liczby słuchaczy i widzów i na tym nam najbardziej zależało. Z naszej strony mnóstwo przygotowań tak naprawdę dopiero przed nami, bo około na dwa tygodnie przed koncertem zaczniemy dokumentację, jak postawimy nasze sprzęty techniczne, gdzie się będziemy musieli ustawić. Koncert będzie realizowany, podobnie jak rok temu, na 6 kamer i kamerowe ramię. Myślę, że uda nam się też postawić telebimy na rynku, aby osoby, które gdzieś będą stały z boku czy z tyłu, mogły widzieć to, co dzieje się na scenie. I później postaramy się pięknie to wszystko pomontować, chociaż tutaj, tak jak mówią organizatorzy, jest to ta kwestia radiowa, że koncert jest pewnym widowiskiem, nawet nie trzeba zapowiadać, on sam się toczy, sam się ogląda, ale czasami są tam takie niuanse, gdzie jeśli trzeba będzie, to poprawimy, jeśli nie, to nie. I w
dwóch częściach po 30 minut będziemy koncert emitować również w Wigilię. Najprawdopodobniej takie są wstępne ustalenia, że cały koncert będzie emitowany w Wigilię, a z tego co wiem, w tamtym roku cieszył się bardzo dobrą oglądalnością, bo to jest to, o czym właśnie tutaj mówimy, to jest ten klimat, to jest ten czas, a widowisko zasługuje naprawdę na uznanie, bo jest nie tylko największym w Kaliszu, ale jednym z najpiękniejszych w Wielkopolsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Prosimy zatem jeszcze o zabranie głosu szefa muzycznego, pana Mariusza Trzcińskiego. Dzień dobry. Szanowni Państwo, no cóż, ja mogę powiedzieć, wszystko już tu w zasadzie zostało powiedziane, pokazane. Ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że bardzo cieszę się, że w tym roku również będę pracował z tak wyśmienitymi muzykami. Proszę Państwa, muzycy to jakby nie było taka wielka rodzina, a ten czas służy takim spotkaniom rodzinnym, służy wspólnym rozważaniom tego czasu. Cieszymy się, że możemy w zasadzie podchodzić do tego już teraz, chociaż wydaje się wcześnie, ale my już rzeczywiście te święta poczuliśmy tak naprawdę i przygotowujemy się do nich bardzo starannie. Chcemy powiększyć tą naszą rodzinę także o wszystkich widzów, którzy będą wtedy z nami przy scenie oraz tych przed telewizorami i już się cieszymy na to spotkanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to specjalnie tak, że teraz poprosimy o zabranie głosu ojca Guardiana, ponieważ to wszystko jakby od początku zaufał, akceptuje i zmierza się z tą materią, ponieważ od pierwszej edycji, chociaż ta czwarta będzie na zewnątrz, to jest od początku gospodarzem i organizatorem także. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, no od początku, jako Guardian to nie od początku, bo dwa lata to był wcześniej inny Guardian, kiedy były te pierwsze edycje robione. Rozpoczęliśmy tak wspólnie tu z panem Marcinem jako schola nasza młodzieżowa, parafialna przy klasztorze, działająca przy parafii. I był taki pomysł w pierwszej edycji zrobić koncert kolęd. Wyszedł pierwszy, później współpracy z firmą pana Łukasza Mowczana, z panem tutaj Robertem i z innymi artystami, zrobiliśmy drugi. No i tak powolutku rozkręcamy się coraz więcej. Coraz po pierwszym koncercie, takim tym naszym, naszej schole tylko, takim wewnętrznym, można by powiedzieć, koncercie kolęd, było dużo pytań, czy w przyszłym roku będzie. I w ostatnim też koncercie zeszłorocznym ludzie, wychodząc z kościoła, znowu pytali się, a w przyszłym roku będzie? Mówię, będzie. Tylko nie wiem, czy w kościele, ponieważ rozpoczynamy remonty i dlatego też jest to przyczyna wyjścia na rynek główny. I więcej na rynku głównym, więcej osób usłyszy i razem wspólnie będzie śpiewać kolędy, chwalić Pana. Bo kościół jest otoczony murem, a mur nie rozciąga się i tylko określona liczba może na jeden pierwszy koncert, czy też na drugi koncert, bo są przewidziane dwa koncerty. W tym roku też są przewidziane jeden. Tak, w środku było zawsze dwa koncerty, a teraz jest jeden koncert przewidziany na zewnątrz. I mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie po remontach i wrócimy do kościoła. Bo jednak klimat kościoła do śpiewu kolęd nastraja także ludzi, nie jest to plac, jest to też kościół jako miejsce konsekrowane, poświęcone Bogu, nakręca klimat takiego sakru, a śpiew kolęd jest to też chwalenie Pana i modlitwa. To wrócimy do sakru. Zapraszam nie tylko Państwa dziennikarzy, ale także wszystkich naszych słuchaczy, czytelników różnych gazet, czasopism do wzięcia udziału w tym koncercie kolęd pełni roku bieżącym.